Witam serdecznie, Arkadiusz Skorek, wójt gminy Miłorac. Dzisiaj 1 września, piękna pogoda, a w gminie Miłorac podsumowanie w zasadzie żniw, można by powiedzieć, dożynki. Już trzeci raz w odsłonie uroczystej mszy dożynkowej oraz konkursu wieńców, jak i konkursu na chleb dożynkowy. Taka forma sprawdza się. Dzisiaj ilość wieńców już po 3 latach takiej formy sprawowania dożynek zaskoczyła nas, bo w zasadzie 90% sołec przybyło do nas do Pogorzałej Wsi z wieńcem. Ogromne podziękowania dla wszystkich mieszkańców i zaangażowanych Pogorzałej Wsi jako organizatorów. Bardzo piękna msza dożynkowa, bardzo piękna uroczystość. Odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec, jak i zostały rozdane nagrody za upieczone dożynkowe chleby. To święto jest świętem corocznym. Dziękujemy podczas tego święta rolnikom, sadownikom, ogrodnikom za ich trud włożony i ciężką pracę po to, abyśmy mieli co jeść i z czego się cieszyć. To jest nasz wieniec, który był pleciony przez nasze panie ze starej kościelnicy. Bardzo bym chciał podziękować paniom, które tak wielki trud uczyniły przy tym wieńcu. Pani Joli Joli Wiśniewskiej i Małgorzacie Brońskiej, pani Przytulskiej, pani Reni, no i wszystkim kobietom, które się przyczyniły do plecienia tego wieńca. Chciałbym podziękować wszystkim jury, która oceniała te wieńce. Jesteśmy troszkę zaskoczeni, ale mile jesteśmy zaskoczeni, nie? Że zostaliśmy wybrani najlepszym wieńcem. Wieniec został wybrany najlepszym wieńcem w sołectwie, w gminie Miłorac ze sołectwa Stara Kościelnica.